Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Przejrzymy sobie najnowszy update. A konkretnie rzecz, która bardzo mnie zainteresowała. Mamy nowy, zupełnie nowy garaż i to na samochody. W końcu mamy nowe miejsce na samochody, tylko ja już tego miejsca mam troszeczkę więcej w starych garażach, bo musiałem posprzedawać moje wszystkie... Czy no nie wszystkie, ale część z tych starych samochodów, żeby mieć kasę na nową aktualizację, a konkretnie na kupienie Raptora i stuningowanie go, więc trzeba było zarobić tam trochę kasy. Tak, obeznałem się troszeczkę w tej aktualizacji, jeśli chodzi o motocykle i mniej więcej mam już swoje wytwórnie, one tam pracują, teraz prawdopodobnie będzie brakować zasobów, które będzie trzeba dostarczyć. Te zasoby się dostarcza, ten magazyn się wypełnia, czy tam wytwórnia. Mi ludzie tam mają z czego robić produkty typu marihuana albo metamfetamina czy heroina. Raz miałem napad policji, to wyglądało tak, że musiałem zniszczyć wszystkich ludzi wokół mojego... No i wytwórni, no i jak ich zniszczyłem, to ani nie goniła mnie policja, ani nic, po prostu tyle. Aha, jeszcze musiałem odebrać moich pracowników, bo ich aresztowano, no to musiałem przejąć furgonetkę, w furgonetce byli ludzie, musiałem ich dostarczyć do mojej bazy z powrotem, no i po fakcie, no nie? Także naprawdę okej. Teraz właśnie kupiłem sobie nowy garaż gdzieś tutaj na uboczu. Ojej. Muszę tylko zerknąć, gdzie to jest. A ojej. Nie wiem, czy to nie jest czasem w mieście nawet. Nowy, zupełnie nowy garaż. Nie taki na motocykle, tylko nowy, że nowy. Gdzie ja go mam? Tutaj, nie tutaj. A mogę sobie wezwać jakiś pojazd z tego garażu. Moment, tu jest jeden do... Aha. O! Mieszkanie... Moje mieszkanie... Ja mam tu mieszkanie? No chyba nie. Tak? Ja tu kupiłem mieszkanie? Damn. Okej. Chyba nie chciałem tu kupić, a chciałem to kupić. To by było bardzo źle, gdybym kupił to. Tam nie mam żadnego pojazdu jeszcze, ale ogólnie kupiłem sobie mieszkanie z miejscem na 6 nowych pojazdów, a można też kupić na 10, jeśli ktoś chce. No nie ma problemu i to jest super. Czyli można mieć... Nie mam w ogóle tych garaży. Kurczę, ogólnie tych samochodów można mieć w garażach, znaczy ogólnie pojazdów można mieć więcej, bo można mieć dodatkowo 10 motocykli, można mieć 10 nowych samochodów w zupełnie nowym garażu. Ja nawet nie wiem, ile mamy teraz, 6 tych garaży? Czy więcej nawet? Dawaj mi tego szarana, jedziemy. Muszę się przejechać i zadzwonić do mechanika, żeby się trochę oddalić od mojego samochodu. W sumie mogę jeszcze lepiej to zrobić, mogę wejść do klubu motocyklowego. Zwrócić ten pojazd, a nie, mogę wezwać od razu nowy. A, wow. Ty dziadu jeden, wynocha! No mogę pojazd zwrócić do garażu i teraz mogę zadzwonić do mechanika i będę miał dostęp do moich wszystkich garaży. Łącznie z tym, z motocyklami. No i mam tak, bo tutaj nie mam Spanish Ave M1, tak? To jest moje nowe mieszkanie i tam mam 6 aktualnie miejsc w garażu, tylko nie mogłem kupić, chociaż mogłem kupić w sumie coś na 10 samochodów, jakiś zwykły garaż, ale na coś droższego w ogóle mnie nie stać. Ledwo miałem kasę na stuningowanie tego Raptora w tuningu, który widzieliście dzisiaj. Tak, możemy zamówić sobie stąd wszystkie moto, które tutaj są. Obiecałem wam, że pokażę wszystkie nowe motocykle. Zobaczcie, moja lista samochodów w garażach się skurczyła i to znacznie. Także, no właśnie. Będzie trzeba trochę kasy pozarabiać. Teraz pokażę wam, jak wygląda moja kanciapa. Mam nowe motocykle. No nowe, nie nowe. Niektóre są stare. Jeszcze nie wszystkie stuningowałem, no z wiadomych przyczyn.
bo nie mam kasy. To, ale stuninguję je sobie jak zdobędę. Wiecie co? Ja tak grałem sobie ostatnio, w ogóle nie kupując żadnych szarków. Na tym DLC nie chcę kupować, dlatego że psuję sobie przez to grę. Wiecie czemu? Jak kupowałem szarki jakiś czas temu, żeby robić dla was tuningi samochodów różne, no to wiecie, miałem kasę, mogę sobie kupić wszystko, nie było żadnego problemu, żebym kupił sobie najdroższy samochód i wiecie, to nie o to chodzi, że mi szkoda jakoś tej kasy, bo ja bardzo lubię grać w GTA Online i GTA 5 i dla mnie nie ma problemu, żeby zapłacić za coś, co mi sprawia dużo przyjemności, więc tutaj nie o to chodzi. Chodzi o to, że jak już mogłem sobie kupić wszystko, jak już miałem tej kasy dużo, to mnie ta gra tak za bardzo nie kręciła jakoś, wiecie? Zdobywanie tego wszystkiego jest fajne same w sobie i nie wiem, walczenie o te 100 tysięcy nawet dolarów, dostarczając jakieś tam paczki, jest fajne. I fajne jest to, że musimy się postarać o tą kasę troszeczkę, a nie w taki dość prosty sposób ją sobie kupić za kasę, taką normalną, którą wydajemy w życiu. Chociaż tą kasę też trudno nieraz zdobyć, no ale jednak warto się starać o kasę w tej przestrzeni tutaj w grze niż tak w rzeczywistym świecie. To jest gra, mamy w niej grać, a nie kupować wszystko od razu chyba, tak ja myślę. Chociaż wiele osób właśnie lubi tą drogę na skróty, dlatego Rockstar czerpie ogromne korzyści właśnie ze sprzedaży szarków. Ja się do tego przyczyniłem w jakimś tam milionowo małym procencie. To mi to nie przeszkadza. Jak mają robić lepszą grę i fajne aktualizacje, to ja jestem za, żeby każdy tam sobie kupił szarka i wspierał tego Rockstara. Mimo że oni może mają dużo kasy, chociaż dla was się to wydaje, że oni mają dużo kasy, ale mają też duże różne inne wydatki, które się wiążą z tą firmą. Okej, okay. Mam tutaj motocykle. Najgorszy jest ten, ja go chyba sprzedam, bo to jest taki kładzik. On jest ciekawy też, bo on ma tutaj napisane chyba gdzieś 6.9 na masce, czy tam z tyłu. I kupiłem go tak dla jaj, nigdy nim nie jeździłem, a chciałem go przetestować. A, 6.9. 69 tysięcy dolarów on kosztuje, o to chodzi. I gdzieś też miał napis 6.9 czy coś takiego, pamiętam. Tutaj jest mój drugi kładzik z tej najnowszej aktualizacji, jak widzicie, jest już ładnie dostosowany, nie wygląda tak tandetnie jak wtedy. Tutaj mój trzeci kładzik, tu jest chyba PCJ675, przepraszam, PCJ675 jest najlepszy do jazdy na jednym kole. Mogę wam pokazać, jeśli będzie takie wyzwanie online, to bierzcie ten motocykl, dlatego że on może jechać praktycznie bez przerwy na jednym kole. Bo on nie jest za szybki, on właśnie chodzi o to, że on nie jest szybki i nie osiągnie aż takiej dużej prędkości, aby nam to przednie koło siadło. I możemy praktycznie cały czas jechać na tylnym kole bez żadnego problemu. Czy ja powiedziałem raz przednim kole? Jak tak, to sorry. Patrzcie. Nie mogę wam pokazać go z boku, bo teraz akurat jadę na klawiaturze, na padzie nie da się tak fajnie skręcać na tylnym kole. Nie trzeba go nawet tuningować, ja cały czas jadę teraz na tylnym kole i mogę sobie spokojnie wygrać ewentualnie wydarzenie online, jeśli będzie jazda na tylnym kole. Dodatkowo mamy te kluby, motocykl można sobie szybko przywołać. To jest ekstra, także dobrze jest mieć ten motocykl teraz w garażu, a w normalnych garażach zawsze mi było szkoda miejsca na motocykle, a zwłaszcza na najwolniejszy chyba motocykl wśród tych wszystkich, które tutaj mamy. No, ale widzicie, w niektórych sytuacjach to, że jest on wolny, ma swoje plusy, prawda? Jak na przykład w jeździe na jednym kole. Jest on zdecydowanym mistrzem i też polecam wam spróbować sobie, grając na klawiaturze, naciśnijcie sobie na klawiaturze numerycznej 5, trzymajcie i W do przodu i mówię wam, będzie cały czas jechał na tylnym kole bez żadnego problemu. Najczęściej używam tego motocykla tutaj, bo on świetnie jeździ po offroadach też. Pokażę wam. Nie wiem, jak się wymawia jego nazwę. Guy Grole, Goryl po prostu. On jest świetny do jazdy po offroadzie. Niektóre motocykle, jak się wjeżdża gdzieś na jakieś bezdroża, to zaczynają mocno buksować tym tylnym kołem. Ten tak nie ma.
On naprawdę świetnie sobie podjeżdża wszędzie dosłownie. Tak? Świetnie łapie przyczepność. I myślę, że bez problemu nawet udałoby mi się podjechać pod górę Cilat, chociaż jeszcze nie próbowałem tego. Dodatkowo jest to motocykl, z którego nie tak łatwo spaść, bo często można się nim właśnie wybić od różnych obiektów i polecieć gdzieś w kosmos. Zobaczcie, jak sobie świetnie tutaj radzi. Naprawdę, a te ścigacze, te ogólnie motocykle z najnowszej aktualizacji nie radzą sobie tak świetnie po jeździe po bezdrożu. Myślę, że to jest zaleta tylnego koła z łańcuchami. Chociaż nie wiem, może ogólnie ten motocykl jest tak zrobiony, żeby tu podjeżdżał. No, zobaczcie, już jestem bardzo, bardzo wysoko i nie, to nie jest tak, że z niego się spaść nie da, no ale mówię, jest ogólnie trudno z niego spaść. Z większości motocykli w sytuacjach, kiedy na tym motocyklu będziemy jeszcze siedzieć, to z większości motocykli już sobie spadniemy. I zobaczcie, praktycznie tak jak w samochodzie, mimo że mamy tu tylko dwa kółka, teraz spadnę. O, nie spadłem. Ja dalej mogłem podjeżdżać praktycznie pod pionową ścianę. I hops. O, pociąg. Aha, dobra, pojedzie sobie. I... oj, teraz się na pewno rozwalę. No właśnie. Jest jeden taki problem. Jak się spada z wysokich wysokości, no to jest tak, że jak lądujemy na tym motocyklu, ja nie wiem, jak na nim lądować, żeby nie spaść. To się zawsze spada. No, i tak jest to dobry motocykl, bardzo szybki, bardzo zwrotny, z poprzedniej, większej aktualizacji stanterskiej. I jest to fajna maszynka. Ja jeszcze sobie myślałem, żeby kupić inny motocykl. Jest tu taki, też z poprzedniej aktualizacji, ten taki crossowy, nie crossowy, dakarowy, coś takiego. Chyba tutaj będzie. Ten, o właśnie tego. Tylko, że on strasznie dziwnie z przodu wygląda. Tak jak się jedzie z pierwszej osoby, ta kierownica jest taka dziwna. Jak w The Crew, te motocykle dakarowe. Dajcie spokój. Brzydkie to było. Ale bardzo fajnie się nim jeździ, bo ma specyficzne zawieszenie. Bardzo fajnie tłumi różne nierówności. Super to wygląda. Natomiast ten tutaj ziomek jest bardzo szybki. Jest bardzo szybki. No niekiedy zdarzy się spaść, ale myślę, że każdy motocykl tutaj spowodowałby to samo. I bardzo, bardzo fajnie się z niego wybija, jak tam odbijemy się od jakiegoś murka. Nie wiem, czy akurat teraz mi się to uda. O, za nisko koło. Woo! I patrzcie, backflip. Yeah. Także jest on nie tylko fajny i szybki do zabawy, jest też świetny właśnie do takiego skakania, no nie? Także tego motocykla mam. Mam kilka takich zbędnych motocykli, które na pewno wywalę i kupię inne, jeśli zdobędę trochę kasy. Aktualnie mam, Boże, 80 tysięcy dolarów. Bardzo ciekawa sprawa. Pojawiła mi się jakaś akcja na mapie. To jest pewnie coś prowadzone przez innego gracza. Zobaczcie, tu ktoś sobie chyba płynie motorówką. Tu jest jakiś przeciwnik, a tu jest jeszcze chyba inny gracz. Tylko oni chyba muszą dostarczyć te motorówki w odpowiednie miejsce. Co byście powiedzieli na małą akcję odbierania tego czegoś? Tylko... tak, mogę zrobić to na kilka sposobów. Albo śmigłowcem. Czekaj, ja jestem... aha, muszę założyć swój klub, okej. Myślę, że mógłbym spróbować zaatakować ich snajperką. Tylko czy wceluję? Nie mam pojęcia. Płyną raczej blisko przy brzegu. Ciężko będzie ich wcelować, no bo są fale i się poruszają w różnych... tu jeden już dostarczył. Okej, dobra, oni już kończą misję, więc nieważne. Dam im spokój. Zajmę się raczej swoim towarem. Jadę Hakuchu dragowym. To jest jeden z najszybszych motocykli w grze. Nie wiem, czy zwykłe Hakuchu jest szybsze. Musiałbym mieć te dwa motocykle, na razie nie mam. Kiedyś miałem Hakuchu, to jest zwykłe, ale sprzedałem, czy gdzieś mi się tam zawieruszyło, czy coś. Jedną z wytwórni mam już chyba pełną. Zobaczę, co tutaj słychać. Wydaje mi się, że raczej jest pełna. Jeśli nie, to będzie trzeba albo uzupełnić zasoby, albo coś takiego. I też tak zauważyłem, że w tej aktualizacji tak aż dużo kasy się nie zarabia. Nie, tutaj trochę zasobów jest. 127 tysięcy, 127,5 tysiąca. Właśnie to w tej wytwórni był nalot policyjny i musiałem odzyskać swoich pracowników. Teraz tu wszystko działa jak należy, są jeszcze zasoby, bo ostatnio dostarczałem. I tak zauważyłem, że
te zasoby przetwarzają się na produkt, czyli wiecie, po prostu trwają tu prace w mojej wytwórni chyba tylko i wyłącznie w momencie, kiedy ja jestem zalogowany, kiedy jestem w grze. No to mi nie do końca pasuje, no bo ja tak w grze aż cały czas to nie mogę być, ale chętnie dostarczam sobie te zasoby nowe. Tylko, że no wiecie, no, można sobie tam porobić jakieś wyścigi i tak dalej, ale dopiero chyba jak jesteśmy zalogowani, to ta praca tam trwa. Tak to chyba wygląda. Dobrze, idziemy sobie tu zobaczyć, czy są jeszcze jakieś zasoby. Tu chyba będzie pusto, bo tu mało co zaglądałem, ale nie wiadomo. Tak, tu jest pusto, tu w ogóle nawet towaru nie ma, więc no cóż, może jakieś zasoby sobie zdobędziemy. Cyk, jestem sam, nikt mi teraz nie pomoże. Chyba, że ktoś z mojej ekipy jest teraz na sesji. Trzeba by zobaczyć. Tak, patrzę, że akurat nikogo nie ma. Mógłbym ewentualnie kogoś zaprosić. Zaprosić do wytwórni. Prezydent, szukaj żółtodziobów. No i nie wiem, tam komuś powysyłamy zaproszenia. Może ktoś mi pomoże w tej dostawie. Okej. Okay. Poczekamy chwilę. Wysłałem zaproszenia chyba wszystkim. Ale nie wiem, czy ktoś się skusi, żeby mi pomóc. Czekamy jeszcze chwilę. No już jakby ktoś chciał, to by dołączył. Dobra, spróbuję podziałać sam. Odnowimy zasoby. To nie trwa jakoś długo, a to też fajne jest w tej aktualizacji, że tutaj za kupienie tych zasobów nie płacimy nic, bo w poprzedniej aktualizacji z tymi magazynami, no to musieliśmy sobie kupić najpierw jakiś tam ładunek, żeby go przejąć, a tutaj możemy ukraść te zasoby, oczywiście możemy sobie kupić, tylko że jest to drogie i w sumie nieopłacalne. Ej, kto tu, ktoś tu jedzie do moich zasobów, damn. To nie, to robimy tak, biorę hydrę, ja wam pokażę jak ja to robię, biorę hydrę. Polecę tam, zrobię hałas, wezmę co trzeba, bo tylko jeden pakunek będzie, więc powinienem sobie dać radę. Tylko nie podoba mi się tam, nie podoba mi się to, że inni gracze tam będą. O, dobra, jest tutaj hydra. To jest też fajne w tej miejscówce, że ona jest tak na uboczu i z dala od wszystkich graczy. No i w sumie jest tania, a pod nosem mamy respawn wszystkich samochodów, czy ogólnie pojazdów latających Pegasusa. Tak, i możemy mieć tu wszystkie wytwórnie, jakie można tylko mieć. I jeszcze możemy mieć tutaj swoją chatę ewentualnie, bo teraz możemy kupić sobie właśnie tą nową chatę dodatkową. Także moim zdaniem super miejscówka i jak się okazuje bardzo, bardzo opłacalna. Ci gracze, którzy tam pojechali, prawdopodobnie nie widzą, że ja mam tam jakiś cel do zrealizowania. Chyba, że oni mają taki sam swój. Nie wiem, nie mam pojęcia. No i dobra, trochę za wcześnie wystartowałem tą hydrą, a nie, podwozia nie schowałem, dobra. No, ta hydra niekiedy potrafi płatać figle. Teraz chyba wszystko jest ok. W GTA San Andreas mogliśmy sobie te dysze ustawić pod różnym kątem, no nie? Tutaj można je ustawić tylko w dwie pozycje, albo na start pionowy, albo na taki normalny lot. Dobra, przełączę się na klawiaturę i myszkę, bo najbardziej mi odpowiada latanie hydrą właśnie w ten sposób. Jest tam dwóch graczy, to też jest klub motocyklowy, tylko że oni nie są dokładnie w tym punkcie. Mam nadzieję, że mnie nie zestrzelą. Nie, hydry zawsze... O, tak, byli w tym punkcie, ale chyba wracają od niego. Zobaczymy. Tutaj zaraz powinno mi się pojawić. No jeden się zatrzymał, jeden się zawahał. Mogę mieć przez niego problemy. Okej, okay. Musimy zlikwidować przeciwników. Jeden z nich powinien opuścić pakunek. Problem jest taki z hydrą, że czasami te wybuchy od pocisków potrafią rozwalić też pakunek, łącznie z przeciwnikami. Ale chyba nie tu wcelowałem. I jeśli chcecie sobie łatwiej obracać się, wywracać i przewracać, to warto ustawić sobie mniejszy ciąg w tej hydrze. Trzeba troszeczkę przydusić na chwilkę klawisz S. Wtedy ona leci wolniej, ale można, jest bardziej zwrotna. Czy oni tu są? Gdzieś tak strzelam na ośle, bo ich nie widzę, kurczę, z daleka. A oni mnie widzą i mogą mnie strzelać z jakichś tam zwykłych pistoletów maszynowych. I zaraz moja hydra pewnie zacznie się dymić na czarno i mogę mieć problemy. Dobra, jeszcze raz zrobimy na lado. Rozproszyli się teraz. Dobra, trochę ich tam porozwalałem. Zostało jeszcze kilku, chyba dwóch albo nawet mniej. Więc podlatujemy sobie na spokojnie. Tutaj raczej nikt mi nie będzie przeszkadzał, bo jestem na takim uboczu. Dobra, jeden załatwiony, został jeszcze tylko jeden i prawdopodobnie on będzie miał to, co mnie interesuje.
przełączę się na... Cholera, nie telefon. Przełączę się na lot wertykalny. Prawda, że się przełączę? Tak, teraz się dopiero przełączę. Dobra, teraz trzeba uważać, żeby się nie rozbić. Okej, on tam ucieka gdzieś, w ogóle nie wiem, gdzie on ucieka. Dogonimy go. Jest, widzę, że próbuje do wody wskoczyć. I on chyba będzie miał mój ładunek, który muszę dostarczyć. On skoczył do wody, serio? Nie, gdzieś tutaj lata przy brzegu. Dobra. Aha, weź flarę ze skrzyni? Coś nowego. Tego jeszcze nie robiłem raczej. No ale trzeba wyjść z hydry. Trzeba nią ładnie wylądować, żeby mnie nie katapultowało. Dobra. Czasami zdarza się, że nawet jak jednym kołem dotkniemy pod ziemi, to nas katapultuje i można się skinąć przez to. Dobra. Musimy rzucić flarę i czekać na zrzut prawdopodobnie. Wyrzucimy wszystkie flary, po co nam one, no nie? No i w zasadzie już mogę chyba wsiąść do hydry z powrotem i nawet przechwycić tą skrzynię, czy ten ładunek w powietrzu. Raczej powinno mi się to udać. Okej. No dalej, dalej, hydro się... Dalej, leć, 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 leć. Och, nie zdążyła, cholera. To nic. Teraz też ją sobie przejmiemy bez problemu. No i potem znowu normalnie już będziemy lecieć prosto do naszej siedziby. Oczywiście można to robić wszystko, wiecie, używając... No wiesz, dobra. Używając motocykli, dojeżdżać sobie do celów i tak dalej. No ale jeśli mam hydra, miałem ryzykować, że mnie ktoś tutaj załatwi, to... Oczywiście jak ja ten, gram z kimś, to często właśnie nie jeżdżę sobie motocyklem. Ale jak gram sam, to używam takiego prostszego sprzętu, żeby to szybciej szło, wiecie, tylko uzupełnić magazyn w jakimś tam procencie i można już sobie robić coś tam innego ewentualnie. Więc hej, tak to tutaj wygląda. Czasami też biorę Savage'a na takie misje, on też ma to działko takie z pociskami wybuchowymi i szybko można załatwić te cele. Czasami trzeba troszeczkę bardziej subtelnie, bo na przykład trzeba ukraść jakiś pojazd, no i nie można go zniszczyć tymi pociskami wybuchowymi, to trzeba wtedy no, wysiąść i wiadomo, każdego tam po kolei rozwalać z jakiegoś karabinu na spokojnie, ewentualnie trochę buzardem z rakiet i to tak w odległości jakiejś tam znacznej, żeby nic nie zniszczyć, nie uszkodzić, no nie. Ale przeważnie, właśnie ta aktualizacja jest pod tym względem fajna, że może nie zarabia się dużo, ale też można ukraść te zasoby i nie trzeba, wiecie, tracić kasy, aby je kupować. To jest plus. Więc coś tam za coś. Ale poniekąd jest spoko. No i co, wylądowałem sobie hydrą. No właśnie, o tym mówiłem. Kurde. A to jest ciekawe, bo normalnie... jeśli wylatujemy z myśliwca, to razem z fotelem, ten fotel ma takie dopalacze i nas wywala i wtedy on ma taki spadochron i wiecie, jak ktoś z myśliwca się katapultuje, to razem z fotelem, a tutaj bez fotela, po prostu nas coś wyrzuca jakby w powietrze, coś czego nawet nie ma, no nie? No i trochę tych zasobów sobie odnowiłem. Gdybym miał więcej pomocników, powiedzmy 4 albo nawet 8, to tych paczek byłoby więcej do zebrania, ale ponieważ byłem jeden, to zawsze jest jedna paczka. Niezależnie od tego, no, na przykład w aktualizacji tej z magazynami możemy sobie zamówić 3 ładunki maksymalnie, a tutaj zamawiamy sobie pod ilość graczy, która absolutnie, która jest aktualnie w klubie. No i uzupełniłem sobie te materiały, zasoby. Oni sobie tutaj robią. Jestem tylko ciekawy, czy będzie można więcej, dużo więcej zarabiać, jeśli się ten magazyn czy tą wytwórnię ulepszy, bo tu są też opcje ulepszenia. One są drogie, tu kosztuje 5,5 miliona, tu 200 tysięcy. Ulepsz wyposażenie, efektywność oraz wartość towaru, czyli większa będzie wartość. Przykładowo zgromadzę mniej zasobów i za tą ilość... Może inaczej, za tą samą ilość zasobów, jak ulepszy magazyn, powinienem dostać więcej kasy, więcej to będzie wszystko warte. Tak to chyba wygląda. Nie wiem, bo jeszcze nic nie ulepszałem żadnej z tych wytwórni z prostego powodu. Mam mało kasy, mam 121 tysięcy dolarów w grze, to jest kasa praktycznie żadna, no, nie da się za to kupić. No coś tam się kupi, jakiś tam samochód może czy coś.
No ale ulepszyć wytwórnię no, będzie ciężko. Ale możliwości zarabiania kasy w GTA online jest tyle, że naprawdę nie musimy się tym specjalnie jakoś przejmować, żeby czegoś tutaj nie będzie. Na następnym odcinku postaram się wam pokazać, jak wygląda tutaj gra zespołowa już w takim większym zespole. Umówię się z kilkoma graczami z ekipy, żebyśmy mogli sobie tutaj razem coś porobić i zobaczycie, że to dużo, dużo sprawniej wygląda, jak jest więcej osób, naprawdę dużo szybciej się te magazyny i uzupełnia i dużo szybciej się je później sprzedaje. Klub Korwin. Jest jakiś klub Korwin. Zajebisty klub, nie ma co. Klub Korwin. A widziałem też taki, nie klub, ale taką ekipę, która miała skrót anal. Była taka ostatnio, jak widziałem. Tutaj, jeśli chodzi o mój klub, możemy sobie go też ulepszać, zmienić wystrój. Ale to, co jest tutaj, mi w 100% wystarcza. Funkcjonalność się nie zmienia, to tylko wygląd, a kosztuje to krocie, tam z pół miliona nawet zmiany, czegokolwiek. Także słuchajcie, no, bez przesady. Jak ktoś chce mieć coś pięknego, to pasuje do tego klimatu, wiecie, motocykle. Jest naprawdę fajnie, a tu się i tak mało przebywa później. Na początku to może było fajne, że się tutaj wszyscy spotykali i siedzieli. To nie jest jedyne miejsce, gdzie można siedzieć, bo jeszcze jest tak, jeszcze jest kibel. Jeszcze jest kibelek, tu można sobie przyjść. Tego wam chyba nie pokazywałem. Jeszcze można sobie wejść tutaj. Tu jest takie centrum planowania. Można sobie tutaj usiąść, tak. Na krzesełku. Ja tutaj nie ma, ja mogę tylko na krześle prezesa chyba usiąść. Można podejść sobie tu do tablicy planowania i coś porobić. Zatrudnię. Co to jest? Są, przyjęliście nominację. To inne zlecenie są aktywne. Aha, dobra. Widzicie, bo ja tego nie robiłem, bo teraz ktoś inny robi jakieś inne zlecenie, więc ja nie mogę tego robić. Ale prawdopodobnie z tego jest jakaś też kasa. Trzeba by było tu kiedyś wpaść z ekipą i ja wam wytłumaczę, jak to działa. A póki co, bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.